Czytanie z księgi proroka Michała. Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu. A pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego, powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a On będzie pokojem.